Wielki trzy gatunki bałtyckich fok. Wszystkie są drapieżnikami. Wszystkie są bardzo potrzebne w świecie przyrody. I wszystkie w rezultacie działalności człowieka zniknęły z naszych lasów, z naszego wybrzeża, z naszego morza. Dziś dzięki ochronie gatunkowej ich liczebność powoli wzrasta. Podążymy ich tropem, aby lepiej poznać te lądowe, jak i morskie wilki, które mieszkają w Polsce. Po kilku godzinach tropienia trafiliśmy na wilczą ofiarę. Ofiara rodziny wilków, która musi jeść, musi się wyżywić. Po czym poznajemy, że jest to wilcza ofiara. Zauważmy, że za nami ten jeleń, który leży, został bardzo dokładnie objedzony. To mięso zostało wyjedzone całkowicie, a przy okazji trochę dalej zostały porzucone wnętrzności. Mówi się na to tak zwana czysta wilcza robota, ponieważ wilki rzeczywiście potrafią zagospodarować mięso w sposób bardzo dobry, ale też nie jedzą właśnie tych wnętrzności, tego co wilkom nie smakuje, to zostawiają. Natomiast cała reszta jest dobrze objedzona. Oczywiście potem pojawią się tutaj też inne zwierzęta, które będą na tym mięsie, na mięsie tej ofiary jeszcze dożywiać się, więc wilk nie tylko żywi siebie, ale również żywi wiele innych zwierząt. Tak wyglądały moje pierwsze spotkanie z karpackimi wilkami, a właściwie spotkanie z ich ofiarą w miejscu żerowania wilków. Później w Karpaty wyjeżdżałem wielokrotnie, a moim przewodnikiem i nauczycielem był Zenon Wojtas. Człowiek, który swoje życie poświęcił obserwacji wilków, a wilki stały się jego pasją. To ciekawe, bo Zenon mieszka w krainie tych drapieżników, a nie wszyscy jej mieszkańcy cieszą się z obecności wilka. Zenon od dziecka mieszka w Karpatach. Wychował się w Beskidzie Niskim i większość czasu do dziś spędza w terenie. Cierpliwość, z jaką oddaje się obserwacji wilków, odpłaca mu niezwykłymi scenami. Takimi jak ta, kiedy wilk spotkał rysia. A o takiej scenie naprawdę większość fotografów, większość filmowców i większość badaczy wilka może tylko marzyć. Tak naprawdę była to samica rysia, gdzie miała przy sobie dwa młode i wilk, który próbował ich tam zaczepić. Trwało to przez kilkadziesiąt minut. Udało mi się to zarejestrować, sfilmować, sfotografować. Wydaje mi się, że wcale nie musiały te rysie jakoś specjalnie przeganiać tego wilka, ale miałem wrażenie, że samica ma jakąś misję. Młode bacznie obserwowały tą samicę, jak ona po prostu podbiega do wilka, przegania go. A młode są po prostu z bezpiecznej odległości obserwowały tam. Były dookoła drzewa pojedyncze, gdzie te rysie na pewno mogły po prostu sobie wyskoczyć na to drzewo bez żadnego problemu, ale tego nie robiły. Wydaje mi się, że to była jakaś forma nauki, jak się obchodzić na przykład właśnie z takim gatunkiem, jak się go spotka właśnie w naturze, prawda, bez sam na sam. Także tutaj samica raczej, przynajmniej to jest moje zdanie, wydawało się mi, że daje szkołę młodym, jak się zachować w takim wypadku. Wilk podchodził do tego jakby raczej w sposób taki może nie agresywny, tylko taki bardziej ciekawski, czyli chciał po prostu zobaczyć reakcję rysi na jego spotkanie, czy one będą uciekać, czy one będą się jakby bronić, czy będą za nim biec i przekonał się, że rysie jednak wybrały drogę, żeby go przegonić i ta samica go przegoniła. Niestety, ja zawsze zachowywałem się za głośno, stąpając zbyt ciężko w terenie, na co zwracał mi uwagę Zenon. Nie stałem się świadkiem takich scen, natomiast dużo o wilkach się dowiedziałem. Bo jeśli chcemy zobaczyć takie spotkania, kiedy wilk spotyka rysia, musimy być bardzo cierpliwi, czekać dniami, tygodniami, miesiącami, a nieraz i latami. Człowiek jest wciąż zagrożeniem dla wilka, a na pograniczu polsko-słowackim wilki nie mają łatwo. Ruszamy na wschodni kraniec polskiej części Wilczych Gór. Jesteśmy w Bieszczadach. Wciąż trwa lato. O tej porze roku o obserwację wilka jest trochę trudniej. Pytam Zenona, czy wilków jest za dużo, bo takie głosy pojawiają się coraz częściej w mediach. Powstaje zatem pytanie, co to oznacza, że wilków jest za dużo i na jakiej podstawie powstaje taka ocena? Jak słyszę, że wilka już jest za dużo w Karpatach, to trochę się dziwię, bo
ten gatunek w Karpatach, po stronie Polski, jest chroniony od 1998 roku. I jest to już naprawdę kupę lat, to już jest raptem 20 lat, tak? Dobrze mówię, 20 lat ochrony tego gatunku. I nagle od półtora roku jest go za dużo. Co jakiś czas, co kilka lat jest taki właśnie, słyszy się właśnie w mediach, w różnych grupach społecznych, że nagle jest zainteresowanie wilkiem właśnie pod kątem, że jest go za dużo, że on się już nie boi, że trzeba coś z nim zrobić. Myślę, że od kilkunastu lat jego liczebność w ogóle się nie zwiększa. Jest po prostu na stałym poziomie. Wilk jest gatunkiem, który jest szybka reprodukcja, prawda? Urodzi się 6 młodych i już jest jakby potrojona liczebność wilków, jeżeli chodzi o grupę. W ciągu jednego sezonu. I tu nie trzeba czekać 20 lat na to, żeby wypełniło się tak naprawdę siedlisko wilkami. Ono się wypełniło przez na początku kilku lat jakby jego ochrony i ono się utrzymuje na stałym jednak poziomie. Wiadomo, że w ciągu roku są spadki i jakieś tam wzrosty liczebności, bo rodzi się więcej młodych, albo młode nie podejmują dyspersji, albo dochodzi do jakichś wypadków, do jakichś chorób, do jakiegoś kłusownictwa, to się też zdarza, do odszczałów, prawda, za granicą, ale to są, nie są, nie, jakby na całą tutaj populację, no nie ma takiego dużego wpływu, także jak słyszę, że w ostatnim półtora roku nagle się zrobiło za dużo wilków, no to nie wiem, no ja nie wiem skąd ci ludzie, którzy tak twierdzą, czerpią te dane, bo no generalnie to jest gatunek, którego jest ciężko policzyć, ciężko go zmonitorować, ale no nie można tak na zasadzie, że się siedzi w jednym miejscu, obserwuje się jakąś grupę zwierząt i się już uważa, że jest ich za dużo. One mają areały, one mają swoje mechanizmy ograniczenia liczebności. No nie może grupa liczyć na przykład 50 wilków, jedna rodzina. Ona liczy maksymalnie kilkanaście i na tym się kończy. I ona utrzymuje ten areał przez wiele lat i to się ani nie zwiększa, ani się nie zmniejsza jakoś specjalnie. A zatem nie możemy mówić, że wilków jest za dużo. Na pewno nie ma ich za dużo w Karpatach, a zajmowane przez nie siedlisko ma określoną pojemność. Jego terytorium się nie poszerza. Nie mamy zatem wilczej inwazji, jakby chcieli niektórzy. W Karpatach wilki znalazły odpowiednie warunki do przetrwania. Trudno mieć o to do nich pretensje. Duże, bezludne tereny, gdzie mogły ukryć się przed człowiekiem, gdzie przetrwały. Ten czas najtrudniejszy, kiedy do wilka strzelano. A jednak można spotkać coraz częściej informacje, że ludzie boją się wilka. Czy naprawdę powinniśmy się go bać? Nie powinniśmy się wilków bać. Dla wilka człowiek jest po prostu śmiertelnym zagrożeniem. A tutaj w Europie na pewno one to bardzo odczuwały, przez setki lat były tępione, strzelane, trute. Na dzień dzisiejszy wilki się w jakiś sposób tam zaczynają trochę odradzać w rejonach, gdzie ich przez setki lat nie było i jakby no jest jakby powrót tego drapieżnika w rejony, gdzie nigdy go jakby przez lata jego nie obserwowano. No i powolutku ludzie oswajają się z tym gatunkiem i na pewno ten gatunek jest gatunkiem, który powinien funkcjonować. Nie dość, że wilk nie powinien budzić naszych obaw, to powinien również zostać dostrzeżony jako gatunek, który wyręcza myśliwych. Wilki precyzyjnie redukują liczebność innych gatunków, uważanych tak przez rolników, jak i leśników za gatunki wyrządzające tak zwane szkody wprowadzonych przez nich uprawach leśnych i rolnych. Jeżeli popatrzymy nawet na ekonomiczne plusy tego, że on tam funkcjonuje, to choćby nawet na rolnicy powinni się jakby częściowo stawiać za tym gatunkiem, bo one jakby utrzymują populację zwierząt, które ryją im, czy wypasają jakieś uprawy w jakiejś stabilnej liczebności. Jeżeli chodzi o leśników, powinni też być bardzo zadowoleni, bo ograniczają liczebność jeleniowatych, które zgryzają sadzonki, które sadzą. Także tutaj no, wilk raczej w grupach zainteresowanych jakby tym, że on funkcjonuje, grupy, które obcują na co dzień z tym gatunkiem, czyli i rolnicy, i leśnicy. Jest jeszcze jedna korzyść z obecności wilka, bo wilk w swojej karpackiej krainie skutecznie ogranicza liczebność dzików, co wydaje się niezwykle ważne w dobie walki z ASF. Jeżeli popatrzymy na to, ile w
wilki potrafią na przykład jakby utrzymać populację dzików na jakimś tam poziomie. No jeżeli popatrzymy na te dwa gatunki, prawda? No tutaj dziki w ostatnich latach były bardzo tam emocjonowane, emocjonowało się społeczeństwo, zabijać, nie zabijać. Afrykański pomór świń, prawda, atakuje, a wilki no, za darmo redukowały te dziki, czy tam zabijały te dziki i nikt jakby tam nie musiał ich do niczego zmuszać, a głównie takie jakby selekcjonowanie, zabijanie tych zwierząt odbywa się na młodych osobnikach, czyli ta populacja jakby jest utrzymywana na jakimś tam stałym poziomie przez redukowanie przez wilki zwierząt młodocianych, takich niedorosłych. Bardzo rzadko wilki zabijają dorosłe osobniki, raczej jeżeli chodzi o dziki, bo u jeleni no to jest różnie. A jednak, to wydaje się nie przekonywać miłośników polowań rywalizujących z wilkiem o dostęp do zwierząt. Przy czym wilk zabija z głodu, natomiast polujący człowiek ma często inną motywację. Zasadza się coraz częściej na trofeum, a od ponad dwóch dekad nie może polować legalnie na wilka. Szuka się zatem motywacji do uzasadnienia wznowienia polowań na wilka, twierdząc, że rozwiążą wilczy problem i ewentualne straty w zwierzętach hodowlanych. Tak jednak się nie dzieje. Zabijanie wilków na pewno przyniesie społeczny niepokój. To jestem pewny, że będzie po prostu znowu kampania taka, która no, podzieli znowu ludzi na tych, którzy chcą, którzy nie chcą. Nie będzie środka. Zabijanie wilków będzie niosło też większe straty w rolnictwie, bo jeżeli zabije się osobnika z grupy alfa, czyli matkę lub ojca, to młode bardzo często rozchodzą się po prostu po swoim areale lub jeszcze dalej i nie polują razem, i nie zdobywają pokarmu dzikiego tak naprawdę. Zaczynają szukać jakby jedzenia na własną rękę i często kończy się to tak, że najłatwiej będzie im zabić po prostu jakieś tam zwierzątko przy gospodarstwie, jakąś tam owcę czy jakąś tam jakieś ciele, prawda, czy psa nawet, prawda, także no tutaj jest to już z doświadczenia jakby wieloletniego badań wilków wiadomo, że wilki strzelane wcale nie ograniczają żadnych szkód w inwentarzu takim hodowlanym. Nie ma tutaj w tym przypadku żadnego przełożenia na to. Niektóre media potrafią robić z wilka istnego wilkołaka. Swego czasu po jednym z podkarpackich miast miał chodzić wilk. Okazało się, że był to pies w typie rasy husky. Potem podobny wilk był widziany w lutowiskach i miał przestraszyć ministrantów. Sprawę poruszył nawet jeden z posłów na sejmowym forum. Okazało się, że znów był to pies. A te wilki, które tracą lęk przed człowiekiem, płacą życiem. A winę za to często ponoszą sami ludzie. W Bieszczadach zdarza się, że ludzie celowo wabią wilki. Mają różne motywacje. Przyciągają w ten sposób fotografów, którzy chcą mieć szybkie i pewne zdjęcia wilków. A zwabione wilki są łatwym obiektem do sfotografowania. Nikt nie zastanawia się, co będzie dalej i ile może kosztować przyrodę taka nienaturalna obserwacja wilka. Nietypowe zachowania wilka, tego, który tutaj w Bieszczadach funkcjonował, no na pewno to nie jest jego naturalne zachowanie. W żaden sposób nie możemy mówić, że to jest normalne wilcze zachowanie. Ten wilk miał kontakt po prostu w jakiś tam sposób z ludźmi. Prawdopodobnie dość długi ten kontakt miał, bo jak dzisiaj słyszę nawet osoby, które mi opowiadają z rejonu, gdzie ten wilk tam doszło do tego ataku na te dzieci, mi opowiadają z miejscowości właśnie Wetlina czy tam okolic Cisnej, że ten wilk po prostu tam funkcjonował przez dłuższy czas i on tam, jego ludzie bardzo często widzieli, że się kręci, wcale się jakoś tam specjalnie nie chowa. Szkoda, że po prostu nie zostały zawiadomione odpowiednie służby, na przykład grupy biologów, którzy się tym zajmują, bo na przykład do mnie informacja o tym wilku dotarła w momencie, kiedy został odstrzelony. A w momencie, kiedy ten wilk tam gdzieś funkcjonował, to nikt niczego nie zgłaszał. No, mógł być przetrzymywany, jest duże podejrzenie, że był przetrzymywany.
lub w jakiś sposób tam dokarmiany przez ludzi, gdzie stracił po prostu swój naturalny instynkt. No to nie jest normalne, żeby wilk przychodził gdzieś tam na podwórko i gdzieś funkcjonował. Wilk nie jest intruzem. Ginie z rąk kłusowników, ginie w wypadkach samochodowych, choruje. Staje się ofiarą różnych losowych zdarzeń. Niestety z wilka coraz częściej próbuje zrobić się bestię. W podkarpackich mediach mogliśmy przeczytać nie po raz pierwszy informację, że wilk zabił samicę jelenia. Cóż w tym dziwnego, że wilk poluje na dzikie zwierzęta? Ale dramatyzmu sytuacji miał dodawać fakt, że stało się to w pobliżu ludzkiego osiedla. Ale jeśli mieszka się w Wilczych Górach, to raczej obecność dzikich zwierząt nie powinna nas dziwić. A nakręcanie spirali strachu nic dobrego wilkowi nie przyniesie. Miejsca w karpackich lasach wystarczy i wilkom, i ludziom. A bez wilka Karpaty nigdy nie będą już takie same. Wyobraźmy sobie Bieszczady, Beskid Niski, czy też Pogórze Przemyskie. Bez wilka.